W Bratysławie rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej. Będzie to pierwsze spotkanie przywódców wspólnoty bez Wielkiej Brytanii. Podczas nieformalnego szczytu przywódcy 27 państw będą się zastanawiać nad wyzwaniami stojącymi przed Unią. Mimo że spotkanie zostało zwołane z powodu Brexitu, to nie ma być zdominowane przez ten temat. Zdaniem francuskiego prezydenta François Hollande'a szczyt musi skoncentrować się na trzech priorytetach: ochronie granic Unii, pobudzeniu wzrostu gospodarczego oraz na pomocy młodym ludziom. Hillary Clinton wraca do przedwyborczej gry. Po kilku dniach przerwy spowodowanych chorobą wznowiła kampanię. Wygłosiła przemówienie w Greensboro w Karolinie Północnej. Kandydatka demokratów zrobiła przerwę w swej kampanii po kryzysie wywołanym zapaleniem płuc. W niedzielę zasłabła podczas ceremonii upamiętnienia 15. rocznicy ataku terrorystycznego w Nowym Jorku. Dopiero wtedy jej sztab ujawnił diagnozę stwierdzoną dwa dni wcześniej. Na spotkaniu z wyborcami Clinton przyznała, że zlekceważyła zalecenia lekarzy. Hillary w październiku kończy 69 lat. Polka zatrzymana w Chorwacji z radioaktywnym materiałem. Do zatrzymania doszło na granicy z Czarnogórą. Kobietę i jej samochód odizolowano, a pojazd został przeszukany. Znaleziono szklane naczynie i trzy płócienne torby z izotopem radu-226. Początkowo informowano, że Polka podróżowała samochodem na rosyjskich tablicach, jednak okazało się, że auto miało polską rejestrację. Kobieta została oskarżona o posiadanie niebezpiecznych substancji, za co grozi do 3 lat więzienia. Nowe tezy podkomisji MON, która bada katastrofę smoleńską. Według podkomisji były naciski, by polski raport w sprawie katastrofy był taki sam jak rosyjski. Przed uderzeniem w ziemię doszło do awarii części systemów samolotu. Miały miejsce także manipulacje przy czarnych skrzynkach. Natomiast w kokpicie Tupolewa nie zidentyfikowano głosu dowódcy sił powietrznych generała Andrzeja Błasika. Zdaniem opozycji ustalenia podkomisji to stek bzdur i manipulacja.